Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. To dziwne. Większość ludzi, których poznaję albo spotykam w życiu, mówi, że jestem pozytywna, zawsze uśmiechnięta i pełna energii. Mój mąż mówi jednak, że dobrze, że mam moją rodzinę, bo wszyscy jej członkowie uczą mnie cierpliwości, spokoju i elastyczności. Ja mam bowiem wszystko poukładane i nie radzę sobie z tym, gdy ktoś zmienia moje plany. Do tego pozwalam sobie czasem w moim domu na chwilę słabości. Potrafię pomarudzić, pogderać i być malkontentem. A co? Chyba każdy tak ma. To tu w moim domu, przy osobach, które kocham, pozwalam sobie na łzy, gniew, smutek, złość, radość i inne skrajne uczucia. Dlaczego? Bo czuję się tu bezpieczna. Każdy ma maski, które ubiera, gdy wychodzi z domu. Ale gdy do niego wracamy, jesteśmy sobą i pokazujemy swoją prawdziwą twarz. Nie godzę się jednak z tym, co obserwuję ostatnio. Mam wielu znajomych, z którymi znam się od wielu lat i coraz częściej, kiedy z nimi rozmawiam, zastanawiam się, skąd w nich tyle złości, zawiści, niezrozumienia i uszczypliwości. Trochę już żyję na tym świecie i też wiele mnie w nim drażni, irytuje, przeszkadza. Ale oduczyłam się złorzeczenia i załatwiania wszystkiego po złości. Wiele ostatnio odpuszczam i przemilczam. Staram się zrozumieć drugą stronę. Może czasem warto ugryźć się w język, odczekać, przemilczeć albo zareagować nieco inaczej. Wielokrotnie zauważyłam, że złośliwość była odznaką bezsilności, braku reakcji albo chęci zwrócenia na siebie uwagi. Tak, właśnie chęci zwrócenia na siebie uwagi. A przecież serdecznością, uśmiechem i miłym słowem zdziała się więcej niż złośliwością. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam wrażenie, że takie zachowanie nasila się z wiekiem. I choć cenię sobie ludzi z życiowym doświadczeniem, uwielbiam ich podejście do życia, to wielu z nich reaguje czasem dość agresywnie. Potrafią donosić na swoich sąsiadów, stają się życzliwi inaczej, a w ich wypowiedziach czasami dużo jest jadu. A przecież wszystko to kiedyś do nas wróci. Gdy tak się zastanawiałam, dlaczego tak jest, wpadła mi w ręce przypowieść o człowieku i ona wszystko mi wyjaśniła. Pewnego dnia Bóg stworzył psa i powiedział do niego: będziesz siedział całe dnie przy drzwiach i szczekał na każdego, kto tylko będzie przechodził. Abyś mógł to zrobić, będziesz żył 20 lat. Pies odpowiedział: 20 lat spędzonych na szczekaniu? To za dużo. Co ty na to, abym wziął 10 lat, a pozostałe 10 ci oddał? Bóg się zgodził. Następnego dnia Bóg stworzył małpę i powiedział: będziesz zabawiać ludzi, sprawiać, by się śmiali i wykonywać różne sztuczki. Abyś mogła to robić, będziesz żyła 20 lat. Małpa odpowiedziała: 20 lat spędzonych na zabawianiu innych? To za dużo. Co ty na to, abym tak jak pies wzięła 10, a pozostałe 10 lat oddała tobie? I Bóg też się zgodził. Potem Bóg stworzył krowę i powiedział do niej: ty będziesz musiała spędzać całe dnie na polu. Będziesz się cielić i dawać mleko, by wyżywić rodzinę. Żeby móc to zrobić, będziesz żyła 60 lat. Krowa odpowiedziała: 60 lat ciężkiego życia? To za dużo. Oddam ci 40, a 20 sobie zachowam. Bóg również się zgodził. Na końcu stworzył człowieka i powiedział do niego: jedz, śpi, baw się, zakochuj i ciesz się życiem. Masz na to 20 lat. Człowiek odpowiedział: 20 lat? Tylko tyle na takie cudowne życie? Co ty na to, abym wziął jeszcze 40 lat krowy, 10 lat małpy i 10 lat psa? To da mi w sumie 80 lat cudownego życia. Bóg po raz kolejny się zgodził. I właśnie dlatego człowiek przez pierwszych 20 lat swojego życia je, śpi, bawi się, zakochuje i cieszy. Przez następnych 40 lat, które dostał od krowy, ciężko pracuje, by wyżywić rodzinę. Przez kolejnych 10 lat małpy wygłupia się i rozśmiesza swoje wnuki. Natomiast przez kolejne, ostatnie 10 lat psa siedzi przy drzwiach i na wszystkich warczy. Teraz już wiesz, dlaczego ludzkie życie wygląda tak, jak wygląda.
Ja bym nieco zmieniła końcówkę tej historyjki. Niektórzy starsi ludzie na stare lata siedzą przy drzwiach i czekają, ale że ktoś ich odwiedzi. Ktoś z nimi porozmawia i spędzi z nimi czas. Może to właśnie samotność powoduje ich rozgoryczenie. A może czują się niepotrzebni i zapomniani często przez własną rodzinę? Więc zanim następnym razem zareagujesz złośliwością, zatrzymaj się i pomyśl, co może być powodem takiego zachowania. I ty zachowaj się inaczej niż dotychczas. Pamiętaj, że agresja budzi agresję, a atak powoduje atak. Po co? Czy nie lepiej zacząć nowy rok z uśmiechem na twarzy? Jeśli narzekasz i marudzisz, przejdź dwutygodniowe wyzwanie, podczas którego przez cały dzień nie będziesz narzekał. Jeśli ci się to zdarzy, całe wyzwanie zaczynasz od początku i robisz to tak długo, aż uda ci się wytrwać bez narzekania całe 2 tygodnie. Wtedy stanie się to twoim nowym nawykiem. Powodzenia! Za dzisiaj serdecznie wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy w środę.